swego lipca 1947 roku w Montpellier. Wywieziono 4,5 tysiąca Żydów do Palestyny na statku Exodus. W Haifie zaczęto ich ostrzeliwać, zaczęto ich mordować. Więc przesłano tych uciekinierów, tych Żydów, do Hamburga. Dotarli tutaj 8 i 10 września 1947 roku, gdzie umieszczono ich w dwóch obozach koncentracyjnych w Lubecie. A kto miał wtedy te obozy? Anglicy. Bez przelewu krwi. Anglicy przejęli Hamburg w ratuszu 3 maja 1945 roku. Tylko ten bez przelewu krwi tego dnia zamordowali ponad 8 tysięcy więźniów z obozów koncentracyjnych przy Hamburgu w Neustadt. Tego dnia biskup Dorwina. Obóz koncentracyjny, gdzie było 1750 warszawianek. Tego samego dnia, 3 maja 1945 roku w Warszawie otworzyli wystawę Warszawa Oskarża. Tak to się robi, dlatego też wybudowano w Warszawie, Bierut wybudował Żoliborz, osiedle dla swoich, którzy przejmowali rządy. To już, to było godzina zero, tak jak teraz zrobiono przestępcy, co zrobili godzinę 0:13.